Dzień dobry, cześć i czołem, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł, ze mną jest Vini. Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie. I dzisiaj będą dzikie stunty samochodami, ale mamy do tego przygotowany dzięki Viniemu specjalny tor wyścigowy, w sumie wyścig. Znaczy, tak. Znaczy to jest wyścig w sumie, ale będziemy tutaj robili dzikie stunty na dachach, tak? Tak, dokładnie. Moi widzowie to już widzieli na live'ie, bo ostatnio ten wyścig budowaliśmy, też go przechodziliśmy, a teraz razem to z Pawłem zrobimy. Jako taka druga część tamtego odcinka, który już był z Ruinerami. Tak, także jak ktoś będzie chciał powtórzyć nasze wyczyny, to będzie ułatwienie, specjalny wyścig, czyli Roof to Roof, linki w opisie. Tak, oczywiście. Macie link do akcji w opisie, dodajecie do gry i możecie sobie zagrać razem ze znajomymi, czy z jakimiś tam randomami. No to co, odpalamy? Dokładnie. Odpalaj, jasne, że tak. Trochę się... sprawdzić, to już... No? Trochę się trasa różni od tej, co ostatnio mieliśmy. Aha, dobra, okay. Ale no mamy... Nie sprawdzałem tej trasy. Ale mamy o tyle łatwiej, bo ostatnio jak robiliśmy ten wyścig, to jak na przykład coś sfailowaliśmy, gdzieś spadliśmy, to już za bardzo nie było takiego powrotu, nie? Ewentualnie tak, gdzieś tam można wrócić. Karuga była, można było wziąć, podczepić i wyrzucić jeszcze raz samochód na górę, ale teraz to mamy o wiele łatwiej, bo jak gdzieś sfailujemy coś, no to po prostu przytrzymamy i wrócimy. To jest forma wyścigu. Dokładnie. Znaczy forma wyścigu, ale my tu będziemy na luzie ten z punktu do punktu lecieć, nie będziemy się, że tak powiem, ścigać. Także tego. Hops. Dobra, FIB, pierwszy budyneczek. Ej, śmiesznie, nie ma u ciebie tego spadochronu. No właśnie, to jest jakiś masz bug. Masz nitki. Bug w grze nitki jest. Nitki witki masz. Ja to samo widzę u ciebie, wiesz? A czekaj, Paweł, ja tutaj sprawdzę, bo ja to już miałem wcześniej zobaczyć. No, co sprawdzisz? Czy z tego, widzisz? To jest z tego miejsca. Czy jakby się tutaj wybił, to czy bym doleciał na sam dach? Jakbym doleciał... Aha. To bym zedytował trochę ten wyścig i dałbym checkpoint na dachu, bo on jest tam, wiesz, tak trochę jakby niżej. Zresztą widzę, jak to zaraz zobaczę. Ja wiem, no. O! Ten EG zadziałało. Hopsalia nie zadziałało. A tobie zadziałało. Oczywiście, że tak. Bez problemu się da to do góry wskoczyć. O, żeż kurde, to będzie trzeba ten wyścig zedytować. Jeszcze miałem zapas 10 metrów. Ja cię. Co najmniej. A nie, to będzie trzeba go zedytować, żeby tutaj ten checkpoint dał. Oczywiście, że tak, jak najbardziej. Jeszcze dzisiaj to zrobię, czyli jak widzę, będą sobie dodać, to już checkpoint tutaj będzie. A tam jest trochę niżej, to trzeba tam dolecieć, do tego punktu. Chyba, że... Nie wiem. Albo dobra. Chyba Paweł, nie trafię. Paweł próbował wrócić. Nie wrócę! Kurde! Ja chciałem do budynków lecieć, nie udało się. Dobra, ale to jest fajne, mogę zestartować. I od razu pojawię się tam, gdzie trzeba. Na odpowiednim punkcie. Dobra, ja już jestem. Ja już jestem na tym EAA budynku. Już lecę. Kurde, ciężko się tutaj obrócić. Nieprawda. Trzeba oponkę robić. Czekaj. O. O szlak normalnie. To jest proste! To jest proste, Paweł mówił. No bo jest, o, zobacz. Widzisz? Bez problemu. Tylko trzeba poświęcić trochę czasu. Gdzie to jest? A, tam trzeba jechać, dobra, już jadę. Gdzieś tutaj. To ja też by się przydał kombinować, żeby tutaj na przykład na ten poziom wyżej wlecieć. Tylko, że tuż... Chociaż nie, jak tam będzie ten... ten punkt na tym szczycie EAA, to tutaj o. się wskoczy na górę. Czyli tutaj kolejny punkt przestawić. I będzie GTS. Dobra, będzie się po samej, ja już tu... I będzie się po samych dachach skakało. Ty, a można wskoczyć na ten... na te znaki? Znaczy w sensie na sterowiec? Jeszcze nie sprawdzałem. Tak po sterowcach poskakać. Ale wiesz, ja ostatnio... Bo tutaj skakać. Widzisz, te sterowce mają napisy, nie? Szkoda, no. Że nie można sobie tych napisów ustawić w kreatorze. Że tam dajesz sterowiec i tam masz jakieś miejsce, że... Tak, nie? Własny napis wrzucić. Bo tak to masz tutaj tylko napis doładuj swoją furę. A tak to wiesz, można było coś, żeby tam jakiś fajny napisik walnąć. Fajnie by to wyglądało. Szkoda, że Rockstar to nie pomyślał. Ile to w ogóle... O, było możliwe! Ale checkpoint, checkpoint zaliczony. Zaliczyło mi checkpointa. No jak zaliczyło? No przecież oszukane było, widziałem. Czekaj, ja tam wrócę. Nie ma czekaj, już lecę dalej. No. To jest wyścig. Ja tam... Ale kurde, nie mogę... Znaczy ty go robisz na luzie, no oczywiście. No to zaraz... Wyszło, wow, dobra. Nie wyszło. Co? Chciałem jeszcze tam na górę skoczyć, wiesz, na tego Arkadisa, tam gdzie ty byłeś. Z tego poziomu niżej. Prawie mi się udało, nie? Stój! O, widziałem to. Nie wyhamowałeś.
Ale czekaj, wrócę, zobacz, teraz bez problemu tam wrócę. Tylko I believe I can fly. Dobra, ja tu ląduję. O. O! Nie, też tutaj wylądowałem. No nie, dobra, ja się respię. Nie, teraz tutaj... Całe szczęście, że jest wyścig, bo no, tak dokładnie. I byłaby lipa. Patrz, jakby zrespiło, Paweł. Przykro mi. Musisz hopsnąć. A się nie hopsnę, bo tylne koła mam za sobą. Na szczęście dałeś bezkontaktowe, więc nie mogę ci pomóc. A czy tutaj, wiesz, mnie tak zrespiło dlatego, bo ty tutaj stoisz w środku tego punktu, bo ja nie mogę się tak jakby w ciebie zrespić, nie? To całe szczęście. Dobra, lecę. To by dziwne było. Lecę! O, proszę bardzo, kolejny punkcik zaliczony. No, trasa całkiem inna, bo tutaj nas chyba ostatnio w ogóle nie było na tym budynku. Już w sumie nie pamiętam, nie byliśmy, ale... Oczywiście, że byliśmy. Na tym byliśmy? Ja tutaj. Oczywiście, że tak. Ja byłem jeszcze na tym obok, po boku. Albo ty byłeś, a mnie nie było. Nie, też doleciałeś. Dlaczego my tu skakaliśmy wtedy? W budynku obok chyba. A nie, czekaj, to nie ten budynek. No właśnie. Możliwe, że to był niżej, jakiś budynek niżej możliwe, że to był, wiesz? A raczej idzie tutaj? O, tutaj można bez spadochronu. Paweł chyba skoku nie użył. Paweł, patrz, ja ci pokażę, co to jest prawdziwy parkour ruinerami, okej? Okay? Patrz na mnie. Zrujnowanymi ruinerami, mówisz? Pokaż, no. Bez spadochronu. Taka jazda... Aaa, bez trzymanki. Elegancko. Co pisze nie tędy, nie kłam mnie. Kłamie mnie. Auto mnie kłamie, czujesz? Dobra, to jest tak na styk. To trzeba od razu kontrol, raczej spację nacisnąć i kontrol przytrzymać. Ach, dobra, jestem. A gdzie tutaj teraz? Boczką, już zapomniałem, jak to się leciało. Odpal ten spadochron, gruba się. Kurde. Też mi się nie chciał włączyć za pierwszy raz, naciskał spację i nic. Nie, źle kliknąłem, ja zakręt wziąłem jeszcze. Jestem. Ja w bok poleciałem. A to trzeba tutaj, na przestrzał. Dobra, to ja na ciebie poczekam w takim razie. Frunę? Wchunę? Ojej. O, ty jeszcze wyżej wyleciałeś tam. W ogóle, patrz jak wygląda ten start stąd, widzisz to? Ten maze bank. Z tą platformą startową. No dziwnie wygląda. No to, czy na początku był taki plan, żeby tylko z maze banku startować, tylko że to by był wyścig wtedy na 4 osoby. A tak to wiesz, na jest na 30 można na przykład z większą grupą pograć, albo z widzami. Dobra. Hops, czy coś takiego? Ale kurde, fajnie! Dobry parkour. Jestem ciekaw, czy w ogóle już ktoś taką akcję zrobił, taką parkourową z ruinerami. Taką parkourową? Mam nadzieję, że nie. Tam ja jeszcze się nie spotkałem. Ktoś nie pykło, mi nie przyspieszyło. Cześć, Paweł, ja ci to pokażę, jak to zrobić. Chodź tutaj do mnie. No cofam się właśnie, czekaj, tutaj zobacz, już tu robię. I patrz, tutaj musisz użyć najpierw przyspieszenie, a później jak skoczkowie narciarcy, musisz się z progu odbić. A, to lejtowo. Kajtyn leci, a tu lecimy, ale fajnie. Dobra. Lecę wyżej. No bo dobra, może lepiej nie. Opa! Nie chcę ryzykować. Ja tu widzę już kolejny. Dobra, hopsaj. Hops! Tutaj? Tam. A tu już meta jest, o kurcze. No. Dobra, czekaj, muszę to naprostować się jakoś. Lecę! Meta jest bardzo symboliczna, przy takim orle, przy takim pomniku orła. Orle? Tak. To czekaj, już jest. Wierzę, orzeł lata i w ogóle. Taka tam symbolika. Tak by tutaj już było, czekaj chwilę. A tutaj jest! jak wylądował? Gdzieś tutaj, tak? Dobrze, już. Tak się zastanawiam, czy była tu możliwość, nie wiem, w jakiś sposób. No. Nie wiem, pociągnięcia tego wyścigu jeszcze przez jakieś inne budynki. Jeszcze dalej. No trzeba tak, się zobaczyć. Czy jak tak patrzyłem z góry w kreatorze, no to... Nie, za bardzo możliwości już nie było.
Ale można byłoby jeszcze pokombinować, nie wiem, jakąś rampę zrobić, wiesz, żeby gdzieś na jakiś wyższy budynek wlecieć, tak? Tą jedną rampę mieliśmy taką. No w sumie racja, można gdzieś tą rampę dorzucić czy coś i wrócić z powrotem na Maze Bank na przykład. Tak, na Maze Bank. Znaczy to raczej by się nie udało, wiesz? Próbowałem właśnie tak zrobić, jak robiłem live'a z tego, z Kreatora, że ustawiałem te takie przyspieszenia na najwyższą moc i dawałem najostrzejsze rampy. Ale to nie za bardzo nie wychodziło. Chyba że dałoby się jeszcze taką rynnę. Nie spalać. Taki. No. O, już? Czekaj, noc. Chyba że zrobimy teraz tak, jakby damy południe. O. Dobra, daj teraz dzień albo południe. Dobra, później będzie południe teraz. I chyba, zobaczymy, że, chyba, że rano. Stronę. No zrobię dobra. Ryzykownie zrobię w inną stronę. Właśnie też budynek, można. Czekaj, tu jest budynek, gdzie jest ten budowa. Na tą budowę można wskoczyć. No właśnie, spróbujmy teraz coś takiego innego teraz zrobić. Niekoniecznie tak jak checkpointy wskazują, tylko. Tylko tak, no jakoś właśnie, inaczej. Checkpointy zawsze głupio wskazują. Nigdy nie patrzcie na checkpointy, jedźcie po swojemu. Robicie wyścig z kimś, nie ma problemu, jedziecie w swoją stronę. Nie mówcie mi, jak mam żyć. Tak, latajcie po jak mam jeździć. Tak. Latajcie po swojemu. Tak jest. To jakoś tak, czekaj, gdzie to jest? Tu jest, patrz, o, patrz. A bo na tym, na żurawiu. Tam na budynek bez problemu. O kurde, wskoczymy. Ej właśnie, spróbujmy na żurawa wskoczyć. A czy, albo na tego jeszcze, można sterowiec spróbować, na sterowiec gdzieś był chyba, nie? Tylko, że sterowce... Chyba, że najpierw spróbujemy na ten żuraw wskoczyć. A później jeszcze zrespimy tutaj. Dobra, Paweł... Przecież to będzie trudne. Ja nie mogę. Oj! Czekaj, to trzeba znaleźć. O, czekaj. Trzeba znaleźć odpowiednie miejsce do lądowania. Gdzie ten żuraw? Tutaj. O kurczę. Nie pykło, ale można wylądować na tym, na sterowcu. Jest opcja. Czekaj, ja wyląduję na tym, ja wyląduję. Ja nie wyląduję. Nie. No to patrz. Tylko że. Trochę oszukam system. O to oszukańczu. Proszę! Jestem! Ja też! Jak tak. Stoję na balustradzie, tańczę! Ale jestem, nie, to. O! I co? Oj, spadam! Dobra! Jest! Wygrałem! Jest, jestem! Udało się! Ale poprawkę! Kurde, jednak. Mogę tańczyć na tym! Widzicie? Pięknie. Uwaga, Paweł! O! No! Udało ci się, gratulacje! Bardziej stabilnie, pa, ja tu powinienem mieć większe noty za lądowanie. Ja się przechylę, spadam stąd, lecę. Czekaj, a mogę się odbić? Nie, trąbię tylko. Ale nie mogę się odbić. Ale stąd nie zjadę, ja się tutaj zblokowałem. Ja się przewróciłem tak, żeby... Znaczy, możesz się przechylać, próbować. Ale zobacz, jest nowy pomysł na kolejny wyścig, nie? Tak jest. Trochę w inną stronę. Czekaj, na sterowiec chciałeś skoczyć, gdzie ty w ogóle jesteś? Ja skoczyłem sobie na budynek tutaj na dół. Na dół? No i teraz jest głupie, bo nie mogę wysiąść, żeby sprawdzić gdzie jestem, wiesz? A skakałeś na sterowiec? Na sterowcu da się wylądować, to od razu mówię. No czekaj, ale tutaj... O, tutaj jest, tutaj jest. Czy ja tam wjadę? Ej, da się wjechać. Aha, jestem między budynkami. Znaczy, w sensie te... Można przejeżdżać, słuchaj, tutaj chodzi o budynek. Jestem na sterowcu. Zobacz, gdzie? Jak jest sterowcu? No, jak się zrespisz na Maze Bank, to za nami jest taki sterowiec zielony. A, białym, nie, czekaj. Nie, na zielony wylądowałem. To zobacz, gdzie ja jestem, widzisz mnie? Patrz na budynek. Na którym budynku? Ten z budowy? Ten z budowy, dokładnie tak. A jesteś na samej górze, czy gdzie? Światełkami ci mrugam. Nie, jestem właśnie pomiędzy. Czekaj, zaraz tam skoczę. Da się tu przelecieć, słuchaj, da się tu przelecieć, bez problemu. O, spadam! Te barierki w ogóle nie istnieją, one są fikcyjne. Te wspierające budynek. Ja skoczę sobie na ten biały sterowiec. Może się uda. A, tam jesteś, dobra, widzę, jak lecisz. Czekaj, to ja się tam, to ja się zrespię. Biały sterowiec? Leć. Ja sobie lecę na biały sterowiec. Dobra, to ja też. Aha! Jest!
Mam go. Będzie... Będzie, że tak powiem, będzie mi do twarzy na tym białym sterówcu, bo mam białego runera. Dlaczego? Uwaga, lecę! Dlaczego biały runner? Ruiner. Wo, wo, wo. A, żeś poleciał, panie! Paweł, trzeba było mnie łapać, a nie przyhamować. A gdzie to jest? Zaraz przyhamuję cię, to zobaczysz. Czekaj, ja muszę znaleźć kolejną rzecz. Ja myślę, że wybiorę sobie teraz coś większego też, wyższe jakieś coś, takie co tu mamy wyższego. No, albo tam można, tam nie wiem, czy to się uda. Dobra, ja ląduję. Odchodzę do lądowania. Jestem! Nie, tam się nie dolecę, ale mogę wylądować jeszcze na zielonym, małym sterowcu. Oczywiście. O, ze sterowca na sterowiec? Oczywiście, że tak. To taki wyścig powinien być zrobiony. Czyli kolejny pomysł na wyścig. Same pomysły dzisiaj. A w sumie? O, jestem! W sumie? No? Nie, no spoko, tu sterowiec, tutaj co sterowiec to jest niżej, ja je tak poustawiałem tutaj. No właśnie można... widzę, także tutaj bez problemu można wskakiwać między sterowcami. Uwaga, podchodzę do lądowania. Nie, kurde. A, widzisz. Ja, to trzeba tak, wiesz, nie pod takim kątem, co ja teraz zlądowałem. Czekaj, gdzie ty jesteś? Najlepiej na wzdłuż o niego wskakiwać. No, ten sterowiec, o, fuck, on jest pod samym jej bankiem. No, jestem na budyneczku. Widzisz pan mnie, czy nie widzisz pan mnie? Czekaj, bo ląduję na sterowcu. Musi mi się w końcu udać. Uda ci się. Jest, udało się. Po twojej prawej stronie. Okej. Okay. Widzisz? O, widzę. Dobra, lecę się do ciebie. No to właśnie da się wjechać do środka. Serio? Tu nawet winda jest. Można do windy wjechać. Dobra, jestem. Nawet do windy można się wcisnąć. A jak do środka? I tam? Gdzie tu masz wjazd? No tutaj, wyjeźdź tu. A, to można, to można zniszczyć. I tu normalnie, widzisz, pan możesz do środka wjechać. I teraz patrz pan na to tutaj. Bzi, 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 bzi. Jaki bug! I no nie mogę. Tu jest siatka, której nie przeskoczysz, ale... Ale... Tutaj... O kurde. A gdybyś odpalił, ej, od razu spadochron? Ale to chyba od razu mi zgaśnie spadochron, bo tu jest ten, sufit. Ale może by cię tak chociaż leciutko popchało do przodu. Nie, ale tu też nie przyjedziesz. Tutaj coś stoi i przeszkadza. Jakiś beton. Nie wiem, nie mam pojęcia. Masakra, dosłownie, co tu jest? Co tu się dzieje? Czekaj, tu jeszcze można przejechać. Ja się trochę zbloczyłem. Dobra, cofaj. O, tu można wyjechać, patrz, tutaj trzeba było wyjechać, panie. Tak, gdzie jest, której? Tutaj. A, tutaj, okej. Okay. Zaraz na opony pójdę, coś czuję. Czy ta siatka jest wirtualna, czy prawdziwa? Prawdziwa. Prawdziwa. A jak to można wyjechać? Czekaj, a z tej strony? O! No, normalnie czekaj. Winda, Paweł! Pakujemy winda się... kolejna? Pakujemy się do windy. Szkoda, że to nie jest ten tryb kontaktowy, wtedy mi ci tak pyk. No ja wiem, dlatego ja tu wjechałem, normalnie ja bym tu nie wjechał. Wiesz co, tam nie ma żadnego budynku, musimy w inną stronę wyjechać, muszę ci powiedzieć. Trzeba się wycofać. Chyba, żeby się skoczyło, jakoś wykręciło. O, tu są jakieś budynki po prawej, jakoś jeden budynek takie jest. Takie małe wszystkie jakieś takie, ja tutaj sobie wycofam. Gdzie jesteś? Wyjadę z powrotem tędy. Cofam się, wiesz, do tyłu z powrotem. Bo tam gdzieś była hopsalnia, jak dobrze pamiętam. Nie, czekaj, jesteśmy z powrotem w tym samym miejscu. Nie, chyba innych hopsalni nie znajdziesz. Albo jak coś... się kręcimy tutaj? Nie przejedzie. Chyba, że tu wyskoczę sobie. O kurde. No nie tak miało wyglądać. A chcesz tam skoczyć? O, rozwaliłem. To można, ja tam byłem ostatnio. No tam czekaj. Chyba można. Można, na luzie, patrz. O. Co ty robisz, wyskoczył? Trochę... Co za wariat normalnie, co za wariat? Trochę nie wyszło, ale dobra, jestem trochę niżej. No, mnie to się udało. Patrz, Paweł, tu jestem, kurde, nie doskoczy tam. A tu można wskoczyć jeszcze na to? Zaraz zobaczę, ja zaraz zobaczę, tutaj sprawdzę. Na bank można. O! Jestem jeszcze wyżej, ha! Czekaj. Tylko... Jeszcze wyższego jest, chyba niezbyt. Gdzie teraz skoczyć?
O rany, jaka brutalna siła działa na te auto. Trochę teraz chyba podobną trasę mam do tej wcześniejszej. Oj, nie udało się. Chciałem skoczyć na ten, na baner. A tu no, widziałem. Spokojnie. Dobra, ja tu teraz... To teraz podobną trasę mam jak wcześniej. Hopsalnie. A gdzie jesteś, Paweł? Lecę. Czekaj, na który budynek lecisz? A, na ten. Wow. Dzień dobry, już jestem. Ja tam nie wylecę, nie ma bata. Nie ma takiego bata. No teraz mógł mieć problem, zbyt niski budynek wziąłeś, widzisz. Doleciałbym do mnie, raczej do Wynut chyba. Do Wynut byś doleciał? No czekaj, sprawdzę. Zrespię się na Maze Banku i teraz będę cały czas prosto leciał. Gdzie to było? Tutaj. O. Czekaj, ja tu muszę wylądować. Dobra, tu jest. A on jest niski ten ratusz, bardzo niski. Wiem, że niziutki, ale ma stromy daszek. Ja próbuję do Wynut dolecieć. Do Wynut? Czekaj, ja sobie zrespię chyba. Bo widzę taki spodek latający jeszcze, ewentualnie tam spróbuję może wylądować. Czemu tutaj? O kurde, źle zrobiłem. Spodek latający? Jaki spodek latający? Nie przejmuj się, jeżeli nie widziałeś spodka latającego, to... Czekaj, ja tu lecę do Wynut. Szybuję. Szybuję również. Mi tu. Cały czas kontrol trzymam, nie? Żeby dalej polecieć. Czyli do samego napisu... Ja trzymam piątkę. Do samego napisu chyba nie dolecę, ale na pewno gdzieś tam w pobliżu będę. Ej, wiesz co, patrzę teraz na jedną rzecz. No? Wiesz, gdzie teraz lecimy? Gdzie? Do napisów końcowych. Tak, do napisów końcowych. Do takiego... Lecimy do napisów końcowych, słuchajcie, powoli. Do takiego napisu Wynut. Przynajmniej ja, nie gdzie Paweł. Nie no, ja lecę trochę bliżej. Wynut, kurde. Na budyneczek. To jest moja dzielnia, nie? Dzielnia moja. O kurczę. A widzę cię, tam po budynkach latasz. Widzisz mnie, gdzie ja lecę? Widzę. Tam se lecisz. Se. Nie, do napisu samego mi się nie uda, ale tutaj jest droga w pobliżu. A czy nie ta droga? Pocałuj mój topór. Taka reklama pisze tutaj teraz. Serio? Serio? O kurde. Kiss my ex. Dobra, ja już jestem... Zamiast S-a. O, a tutaj jest, patrzcie, Krysten Burg Hotel. Ja chyba tu... Kurde, ja bym chyba doleciał do Sandy Shores. Przynajmniej gdzieś bardzo, ale to bardzo blisko, gdy mnie to wzgórze. Trzeba byłoby gdzieś tam drogą polecieć. Dobra, Paweł, ja tu wylądowałem na takiej ulicy, blisko tego napisu. Na ulicy? To nie brzmi dobrze. Nie brzmi dobrze, ale... O kurde! Ale jestem blisko napisu. Dobra, ja ląduję na ziemi już. Hops! A ja tu jeszcze przejadę kawałek do tej napisu. Ja to jeszcze się nie poddaję. Co to? Czemu takie dziwne znaczki tu są? Przeskoczę przez literkę E. Proszę? O, przeskoczyłem przez literkę E! Ruinerem. Udało się. Tutaj też jest fajny pomysł na stunt. Mamy fajnie przez literkę O polecieć na przykład. Literkę O. O, nie zmieściłem się. A Paweł, gdzie jesteś? Tutaj lecisz w ogóle do mnie, czy jak? Nie, ja tu sobie skaczę między budyneczkami. Na dzielni jestem. Jak to mówią. Wow. O, czekaj. Na dzielni sobie skaczę. Jeszcze. To ja tam do ciebie lecę w takim razie. Wow, nie wyszło, au. Tak, bo tu jest coś wysokiego, ja tu muszę tak zrobić precyzyjny skok. O, no, dokładnie zobaczę. Kurde, mały. A tutaj, w tym Wynut jesteś. Tylko, że na tych budynkach. Ja lecę od ciebie, od tego, od napisu. Nic nie widzę. O, jest, widzę. A się przychylił.
Od napisu lecisz? Leć! To aktualnie wygląda, jak się oddalam od tego napisu. Dobra, słuchaj, myślę, że to jest moment, żeby skończyć już dzisiejszy ten odcinek stuntowy. Tak, myślę, że tak dzisiaj... Także dajcie znać, co sądzicie dużo, na temat tego wyścigu, na temat... Dużo stuntów, no? Dużo możliwości, kurde, tutaj jest. Dzisiaj dużo stuntów, dużo możliwości było, także piszcie, czy wam się podobało. W razie czego link do wyścigu macie w opisie. Dokładnie. Wyścigu właściwie, do stuntowego wyścigu macie w opisie, także trzymajcie się, pa pa. Do zobaczenia wszystkim, pa.